Tak dużo się mówi o tym, że Messi odchodzi z Barcelony, że nie mogłem się powstrzymać. No i dzisiaj zobaczymy, co było gdyby... Nie, inaczej. Więc dzisiaj zobaczymy, jak Messi poradzi sobie w innym klubie. Myślę, że odcinek ciekawy. Za granicą na pewno taki film się pojawił, tego jestem pewien. W Polsce? Nie wiem. No i jeszcze przed rozpoczęciem muszę powiedzieć o tym, że ostatnio zostawiliście tyle lajków. Tutaj macie wynik, mam nadzieję, że to pobijemy. I tu macie 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały kanał. Coraz bliżej jesteśmy 50 tysięcy, więc no... Jeśli jesteś nowy, to zlituj się, człowieku, no. I tutaj macie najlepszy komentarz z ostatniego filmu. Jeżeli chcesz tu być, no to po prostu napisz coś ciekawego, śmiesznego. Nie wiem, wymyśl coś. No i co? Nie będę przedłużał, zaczynamy. Nie stać się na wymarzony skład? No to zapraszam cię na supercoinsy.pl. Monety możesz kupić za pomocą wielu metod płatności, a dzięki unikalnej metodzie dostawy trafią one bezpiecznie na twoje konto. Nie zapomnij, że z kodem Skydu masz 5% zniżki, a kupując minimum 100 tysięcy coinsów do FIFA 20 na supercoinsy.pl macie szansę na wygranie doładowania, które możecie zamienić na coinsy do FIFA 21. Szczegóły w opisie, polecam. Pomyślałem, że zaczniemy od klubu, o którym mówi się najwięcej, że Messi ma tam przejście od Manchesteru City, jak sami widzicie. I też ważne, porobiłem transfery takie, jakie się dokonały w prawdziwym życiu, czyli na przykład w City mamy Torresa, jeszcze mamy Ake, bo mamy Ake, no i nie mam na przykład Davida Silvy, bo do tych transferów już doszło oficjalnie, więc ich pousuwałem, tych dodałem i tak to wygląda. No jak sami widzicie, jest Messi. Wiadomo, może być tak, że Messi w ogóle nigdzie nie odejdzie. Ja w ogóle uważam, że to jest najbardziej prawdopodobne, ale nie wiem, może odejdzie. Ciężko powiedzieć. O, i też ważne, jeżeli Messi już odszedł gdzieś, to sorry, ale ten odcinek nagrywam w tym momencie, jak jeszcze nigdzie nie odszedł, więc no wiecie, zrozumcie. Na początku tak zobaczmy, tak z ciekawości po prostu, czy ktoś do Bayernu doszedł nowy. O, Ramos! Ramos przyszedł do City, ciekawy transfer, do tego się spodziewałem. Ramos i Messi w jednej drużynie, to by było coś ciekawego, no nie powiem. Messi dalej jest, straszka też. O, William Jose. Nie wiem po co nim, na ławkę może. No nie spodziewałem się takiego transferu, ale przejdźmy do rzeczy, zobaczmy statystyki Messiego. No i o dziwo, Messi nie strzeli najwięcej bramek w City. 28 bramek, 67 spotkań. No świetny wynik tego piłkarza, 10 asyst. Messi na drugim miejscu, 21 bramek, 9 asyst, 16 czystych kąt, ale to pewnie mało kogo obchodzi. No i 50 spotkań, więc no sporo spotkań opuścił, trzeba to przyznać, ale może jakaś kontuzja? Ciężko powiedzieć. I trzeci był Ali, tyle samo bramek, o 2 asysty mniej, ale też 2 spotkania więcej. Pod względem asyst na którym miejscu był? Pod względem asyst na czwartym. Ocena 7,3 średnia w tych wszystkich spotkaniach rozegranych. Czy ktoś ma wyższą? Gundogan ma większą. No i Kevin De Bruyne. Więc na to wychodzi, że nawet najlepszym piłkarzem nie był Messi w Manchesterze City. No ale jednak swój wkład miał, 21 bramek to nie jest mało. Chociaż ktoś, myślę, mógłby narzekać na to, że Messi tylko tyle strzeli. Ale no, no ludzie są tacy, że do wszystkiego się lubią. Przypier. No i w Premier League najlepszym strzelcem został Cavani. 32 bramki. Diney w ogóle w Evertonie, trzeci najlepszym strzelcem ligi, tego się nie spodziewałem, a Messi jest dopiero na 10. W asystach, miejsce... O kurde. W ogóle on tu będzie? A w asystach 21, no nie najlepiej. Najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów został Neymar, drugi Werner jeszcze w Lipsku, no, go nie przyniosłem. No to go trzeba to zmienić. Ronaldo na trzecim i Messiego chyba nie widać. Ojojoj. Messi 3 bramki w Lidze Mistrzów. No to póki co wychodzi na to, że ta przeprowadzka do City jednak nie była najlepszym pomysłem, bo tak mało bramek w Lidze Mistrzów. Nie wiem, kiedy Messi miał tylko 3 bramki w Lidze Mistrzów. A w asystach Ramsey, Banega na drugim, on też już nie gra w Sevilla. A Messi w asystach ma 3 asysty i jest na 5 miejscu. No i się okazuje, że mistrzem Anglii zostaje Tottenham. No w FIFA dość często to się dzieje. Nie wiem dlaczego. Manchesteru United nie widać na 9. A Manchester City na 2. 7 remisów, 2 porażki. Sporo im zabrakło punktów, no i nie wygrywają. Community Shield, Liverpool wygrywa 4-0, więc naprawdę pewnie sobie poradzili. W FA Cup City wygrywa w finale, pokonując Tottenham 3-0. Pierwsze trofeum Messiego w City mamy. Carabao Cup nie udało się wygrać, zobaczymy gdzie City odpadło. W półfinale w 2 meczu z Arsenalem 3-2. Jeszcze zobaczymy sobie Ligę Mistrzów. To
w grupie mieli tak Bayern Monachium, Atletico i Ajax, więc naprawdę ciężka grupa. No i tutaj zdobyli 13 punktów, zakończyli na pierwszym miejscu, więc bardzo dobrze, bardzo fajnie, no i git. W 1/8 spotkali się z Benfica, więc dość łatwy rywal, no i pewnie wygrywają 5-0. W ćwierćfinale Messi spotyka Real Madrid i tutaj też wygrywają 3-2. Jest szansa na finał, ale w półfinale też bardzo prosty, myślę, rywal, chociaż Sevilla w półfinale to ładnie sobie poradzili, tak czy siak. No ale Manchester City pokonuje Sevilla, a Juventus Bayern, więc mamy finał Manchester City-Juventus. No i jako kibic Juventusu, no nie jestem pocieszony z takiego wyniku. Manchester City wygrywa Ligę Mistrzów, pierwsza Liga Mistrzów w historii, i to wtedy, gdy przeszedł do nich Messi, więc no, ten transfer może coś dał, chociaż po statystykach tego aż tak nie widać. No ale sami napiszcie, czy Messi miał duży wpływ na to, czy jednak aż tak dużej zmiany nie zrobił w klubie i był po prostu dobrym graczem, ale każdy by się spodziewał więcej. Napiszcie, czy podobał wam się ten sezon w wykonaniu Messiego, czy tak średnio. Dobra, i zdecydowałem się, że zobaczymy sobie teraz Messiego w Juventusie. Też sporo się o tym mówiło, ale no, ja jako kibic Juventusu jakoś w to za bardzo nie wierzę, żeby właśnie Messi trafi do Juventusu, bo już Ronaldo sporo zarabia, jeszcze jakby był Messi, no nie wiem, jakby to wyszło, ale dobra. Na początku zobaczymy, co w składzie Juventusu się zmieniło. Tobi z Tottenhamu, 86 overalla na środek obrony. Nie wiem, po co w Juventusie kolejny taki dobry środkowy obrońca, ale no, od przybytku głowa nie boli. Jak to mówią, to było głupie. Dobra, nieważne. O, Alexander Arnold, o, ale bym chciał. O Jezu. Oj tak. Azpilicueta. O, Klosterman. Fajnie by było. A dobra, rozmarzyłem się, zobaczmy co jest dalej. Jest Sabitzer, ale przejdźmy do tego naszego Messiego, chyba że jeszcze coś się wydarzy. Messi z kontuzją. Spotkań na pewno będzie miał mniej niż w City, bo w Serie A jest mniej spotkań niż w lidze angielskiej, bo nie ma tyle pucharów. Dobra, najlepszym strzelcem został Ronaldo, 61 spotkań, 43 bramki, 15 asyst. Messi na drugim miejscu, a tu też pewnie ale miała ta kontuzja, ale poradził sobie lepiej niż City. 47 występów, 31 bramek, to o 10 więcej niż City, a w City zagrał więcej. O 3 spotkania co prawda, ale 10 bramek więcej ma. I 14 asyst, Dybala 30 bramek, 16 asyst, Ramsey. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, że tyle strzeli. My tutaj znowu Messi nie był najlepszy, chociaż ciekawe, jakby nie miał tej kontuzji, ale ocenę ma taką samą jak Ronaldo, więc w sumie, jak tak patrzę po ocenach, to chyba był ex aequo najlepszym zawodnikiem Juventusu z Ronaldo. Dobra, w asystach. W asystach Dybala najlepszy, Ronaldo drugi, a Messi trzeci. Później jest Artur. No i mamy najlepszych strzelców Serie A. Ronaldo został najlepszym strzelcem. Tym razem Immobile nie dał rady. On ma 30 bramek, Ronaldo 31. Na trzecim miejscu Cavani. Ten Cavani mnie coś śledzi w tym odcinku. Z Juventusu czwarty jeszcze był Dybala, a Messi dopiero na 12. W asystach najlepszy był Eriksen. Insigne na drugim. Z Juventusu dopiero był czwarty Ronaldo i pod nim od razu Messi z 10 asystami. No ale tutaj, jak sami widzicie, Messiego no nie widać i to jest chyba mega nisko. Na 12 miejscu 5 bramek w 8 spotkaniach, więc Juventus raczej nie wygrał Ligi Mistrzów, ale zobaczymy. Ale zobaczmy może w asystach. No w asystach też niestety Ronaldo z Juventusu był najlepszy, na miejscu 9. A najwidoczniej Mane był najlepszym zawodnikiem tej Ligi Mistrzów, bo ma 10 bramek, był najlepszym strzelcem i miał do tego jeszcze najwięcej asyst. Więc obstawiam, że Liverpool wygrał Ligę Mistrzów, ale o tym się przekonają. Nie umiem mówić, ale o tym się przekonamy już za sekundę, bo patrzymy sobie tabelę Serie A, a na koniec Ligę Mistrzów. No i tutaj nikogo raczej nie zaskoczę, jak powiem, że Juventus wygrał. 14 straconych bramek, 114 strzelonych. No i 3 remisy, 1 porażka w sezonie. Super puchar wygrywa Juventus. W tym sezonie tego, no ja nie pamiętam na wyniku, ale wiem, że nie udało się wygrać. Uroki mieszkania koło toru. Niesamowite. A Puchar Włoch wygrywa Juventus. No i z Romą sobie poradzili, wygrali 1-0. Dobra, Juventus miał taką grupę. Udało się wyjść z drugiego miejsca. Atletico Madryt okazało się lepszym zespołem, bo wygrało wszystkie spotkania, a Juventus przegrał 2 i 4 wygrał. Przejdźmy sobie do 1/8, co tutaj się wydarzyło. I wydarzyło się tyle, że Leganes jest. Ale Juventus pokonuje Manchester City. O, fajny pojedynek, wcześniej mieliśmy Manchester City, teraz Juventus, no i z Messim, no ten
Juventus jest silniejszy od Manchesteru City najwidoczniej. W ćwierćfinale Juventus pokonuje Atletico Madryt, więc spotkali się w grupie, nie mogli ich pokonać, ale w ćwierćfinale już sobie poradzili skromnie, bo 1-0, ale zawsze to jest wygrane. A w półfinale niestety PSG okazało się lepsze, no 4-1, no trochę wstyd. Dalej Juventus nie wygrywa Ligi Mistrzów, nawet z Messim w zespole. To ja nie wiem, kto może im pomóc, naprawdę. Już nie mam pomysłu. Jak z Messi i Ronaldo nie dają rady, to nie mam pojęcia. A Liverpool wygrywa Ligę Mistrzów. Tyle. Co by było trzeba zrobić, żeby Juventus wygrał Ligę Mistrzów? Nie wiem, naprawdę. Nie mam już pomysłu. Przeniosłem Messiego teraz do PSG. Tam też coś się mówiło o PSG, ale to naprawdę przez krótki czas. I tak po prostu go wrzuciłem do PSG. Tak naprawdę, bo chcę sobie wszystkie ligi przetestować z tym Messim. Ale przejdźmy sobie do składu właśnie z PSG. Niklas Zule. Kurde, to jest potężne wzmocnienie. No, 87 overalla. No, ładnie się zabawili, że tak powiem. Rułek. O Jezu. To jest najlepszy prawy obrońca w grze, naprawdę. Nikim lepiej mi się nie grało. Mamy Rashforda również, 85 overalla, to też fajny transfer. Czy jeszcze ktoś tutaj przeszedł? Chyba nie mam Messiego oczywiście. No i tyle, Mbappe jest, wszystko jest, zobaczmy statystyki. No i zobaczmy bramki. W bramkach najlepszy jest Messi, w końcu w którymś klubie jest najlepszy. 35 bramek, 57 spotkań, 13 asyst. I tak szczerze, ciężko mi powiedzieć, czy w Juventusie nie miał lepszych statystyk, bo tam miał o 10 spotkań mniej i 4 tylko mniej bramek. A w asystach? Nie pamiętam. Ale ciężko mi powiedzieć, czy lepiej sobie poradzi w Juventusie, czy właśnie w PSG. W asystach zobaczmy, czy Messi był najlepszy. Verratti był najlepszy. 21 asyst, świetny wynik. Messi drugi. Jak sobie przesortowałem cały skład, to Messi ma jako jedyny ocenę 7,7. Świetna ocena, najlepsza w zespole, więc on pewnie został najlepszym zawodnikiem PSG tego sezonu. No i najlepszym strzelcem ligi nie został Messi, tylko Mbappem. Messi był na drugim miejscu, Delort był na trzecim miejscu. Ciekawe. No dobra, zobaczmy jeszcze asysty. Tutaj Verratti 15, Osimhen, o, go nie przeniosłem, a Messi na trzecim miejscu. No i w najlepszych strzelcach był Ronaldo, 12 bramek, 10 spotkań. Drugi był Mane, znowu świetnie się popisał, znowu pociąg przyjechał. A Messi był gdzieś? Messi na 16, 4 bramki w 9 spotkaniach, no nie najlepiej. Dobra, w asystach znowu Ramsey był najlepszy. Znaczy ex aequo z Verrattim, w sumie Verratti miał mniej rozegranych spotkań, więc pewnie on został najlepszym asystentem. No i czy mamy tutaj Messiego? Messi jest na 17, 2 asysty. No i jak sami widzicie, ligę wygrali bez problemu, no przewaga ogromna, tylko jeden remis, tylko jedna porażka, reszta to same zwycięstwa. Saint-Étienne dość wysoko, zaskakujące myślę, że miejsce, a Lyon, o Jezu, gdzie jest Lyon? A Lyon drugi, nie zauważyłem po prostu, sorry, ja myślałem, że już spadł. Trophy Champ wygrało PSG. O, tutaj finału nie mamy, ale i tak w finale nie mamy PSG, więc nie będę na nie czekał. Zobaczmy, gdzie PSG odpadło i to chyba dość wcześnie. Odpadli w ćwierćfinale z Montpellier. O kurde. No i Coupe de la Ligue też nie udało się wygrać. Co jest? No w półfinale przegrali z Lyonem po karnych też 4-3. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to w grupie bez problemu sobie poradzili, wygrali wszystkie spotkania możliwe, pokonali Milan 2 razy, pokonali Shakhtar 2 razy, no i Kopenhagę 2 razy, no tutaj bez większych problemów meldują się w 1/8. I mieli szczęście, no mieli szczęście, trafili na Sporting, bez problemu wygrali 5-1. No i przejdźmy sobie do ćwierćfinału. A w ćwierćfinale zostali pokonani przez Real Madryt, więc pewnie po raz kolejny nie wygrywa Ligi Mistrzów, a Ligę Mistrzów wygrywa Liverpool. Po raz drugi w tym odcinku Liverpool wygrywa, więc w sumie jeżeli chodzi o sukcesy klubowe, no to PSG dość średnio sobie poradziło. Jeśli chodzi o statystyki Messiego, to mi teraz naprawdę ciężko mi powiedzieć, czy lepiej w Juventusie sobie poradził, czy właśnie w PSG, bo w Juventusie zagrał mniej, ale jednak te statystyki były bardzo zbliżone. Napiszcie w komentarzach, czy lepiej sobie poradził w PSG, czy właśnie w Juventusie, bo w City już wiemy, no poradził sobie póki co najgorzej. Ale co, teraz przejdźmy sobie może do tej ligi niemieckiej, z którą nie był za bardzo łączony, ale sprawdzimy sobie tak po prostu. Dobra, jak nie było jakichś poważniejszych plotek, jeśli chodzi o przenosiny Messiego do Niemiec, to uznałem, że wezmę teraz słabszy zespół, teoretycznie, bo wziąłem Lipsk, przeniosłem Messiego do Lipska, no i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. O, Pereira.
Ale mocny transfer. Mamy Vasa jeszcze. Daniel Vas. Prawy obrońca. Nie wiem, po co nie dwóch prawych obrońców nowych. Najwidoczniej są potrzebni. Mamy Lukasa Leivę. Ale mamy też Messiego. Mamy również Pisiora. Mamy nowego zawodnika w ogóle Lipska, czyli Fang Hee Chan. Ale ważny jest Messi. Zobaczymy, jak Messi wpłynął na Lipsk. No i zobaczmy te bramki. Zabiorę tylko myszkę. Najwięcej bramek ma Messi, ale też chyba wkradła się jakoś kontuzja, bo tylko 38 spotkań, 20 bramek, 7 asyst. No się spodziewałem, że w Lipsku akurat będzie najlepszy. No i po cenach patrząc chyba był najlepszym zawodnikiem w tym sezonie. No 20 bramek to nawet gorzej niż w City. 7 asyst, więcej tylko miał Sabitzer. No więc można chyba na spokojnie powiedzieć, że Messi był najlepszym zawodnikiem Lipska. No i jeśli chodzi o najlepszych strzelców, co tu się wydarzyło? Rashica najlepszym strzelcem, 22 bramki. No Rashicy tutaj się bym nie spodziewał na pierwszym miejscu. Lewandowski na drugim, Sancho na trzecim. No i Messi na czwartym, ex-aequo z Volandem, Sané. Jak widać, na wysłanym zespole można mieć króla strzelców. Rashica nie gra w topowym zespole, więc to Messi mógł tutaj podziałać. Mógł tutaj podziałać, nie udało się, ale może w asystach? No w asystach nie, Lacazette, co ciekawe, jest najlepszym asystentem. Ciekawe. A drugi Alaba, a Messiego chyba za bardzo nie widać. Messi na 10. Mamy Vardiego na pierwszym, który gra w Interze. Okej. Mane na drugim, no ten Mane w tym odcinku to jest gwiazda. Werner na 6. No ale tutaj niestety chyba nie będziemy mieli naszego Messiego, co? Chyba nie. Messi 25. miejsce. Ledwo się zmieścił. No i cóż, ale oni chyba odpadli w grupie Ligi Mistrzów, tak mi się wydaje, ale nie wiem, zobaczymy. W asystach, czy tutaj jest szansa na takiego Messiego pozytywnego? No nie, no nie ma. No i jak sami widzicie, Lipskowi nie udało się wygrać ligi. Spodziewałem się tego, ale myślałem, że jakieś drugie miejsce zajmą. Niestety, no Messi chyba nie miał aż takiego dużego wpływu. Chociaż gdyby nie ta kontuzja, to może. Ciężko powiedzieć, pucharze Niemiec wygrywa Bayern, a Lipsk odpada w rundzie trzeciej z Borussią Mönchengladbach. 2-1, no też dość szybko się pożegnali. No bez Messiego w składzie myślę, żeby osiągali takie wyniki. Przez to, że nie ma Wernera, tak słabo idzie, no nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć, no szkoda. Jeszcze mamy Ligę Mistrzów, ale tu też się jakoś nie spodziewałem czegoś ciekawego. No i mamy grupę w Lidze Mistrzów, udało się z niej wyjść. Na drugim miejscu Manchester City lepszy o 3 punkty. No i zobaczmy, czy udało się przejść 1/8. No niestety. Niestety się nie udało z Lazio. Lips przegrywa 4-1. No Messi mocno jakoś nie wpłynął. Chyba jego najgorszy sezon w tym odcinku. Tak mi się wydaje. No i zobaczmy sobie jeszcze jeden klub. Taki trochę przymrużeniem oka. Bo zobaczymy sobie Real Madrid. Co by było, gdyby Messi zagrał w Real Madrid? No taki transfer, no nie ma szans, żeby się wydarzył, ale jestem po prostu ciekawy, jak to wyjdzie. I jeszcze pod miniaturkę Messi w koszulce Realu wyświetlenia Stonks. Chociaż myślę, że nawet kibiców Barcelony by ciekawiło, jakby Messi grał w Realu Madryt. Dobra, może kibiców Barcelony to nie bardzo, ale myślę, że innych kibiców mogłoby to ciekawić, jakby sobie Messi poradził w Realu Madryt. Mnie na przykład ciekawi. Nie mogę sobie tego wyobrazić nawet. No dobra, Azpilicueta. No okej. Okay. A tego to już nie rozumiem. Po co im Debuszy? Piszczek? Nie, no nie rozumiem tych dwóch transferów. Alexander Arnold znowu się pojawił w tym odcinku. A Messi, zobaczmy, jak sobie poradził. Sprawdźmy to. No i Messi, o kurde, ciekawie. Lepszy od niego był, co ciekawe, Hazard, który wykręcił niesamowite liczby. 43 bramki, 7 asyst. Messi o 10 bramek mniej, tyle samo spotkań, ale Messi miał 10 asyst więcej. To też warto zauważyć. To był lepszy, mieli taką samą średnią ocenę, ale wydaje mi się, że Messi najlepiej sobie poradził w Juventusie. Tak mi się wydaje. Nie, napiszcie w komentarzach, gdzie waszym zdaniem najlepiej sobie poradził Messi. W asystach najlepszy był Modric, później Kroos, no i jeszcze Messi z 17 bramkami, więc w sumie w Realu Messi nie był w niczym najlepszy, ale i tak ocenę miał mega wysoką, szacun. Jeżeli chodzi o najlepszego strzelca ligi, to jest to Suarez. Suarez, jak ja to nagrywam, to jeszcze nigdzie nie odszedł, więc zostawiłem go w Barcelonie, chociaż podobno ma za darmo przejść do Juventusu. Nie wiem, czy to prawda, ale ostatnio tak czytałem. Messi na 4. Zobaczmy sobie na asysty. W asystach, no, ten Kroos, a Messi na drugim, więc no, gdyby nie Kroos, no to by Messi miał najlepszego asystenta ligi, niestety w tym wypadku nie ma. Dobra, jeżeli chodzi o strzelców w Lidze Mistrzów, to Messi jest na miejscu 12, 4 bramki w 12 spotkaniach, więc jest szansa na półfinał jakiś. Mi bateria się rozładowała.
Muszę ją wymienić. Dobra, jestem z powrotem. O czym ja to mówiłem? W asystach też nie mamy... A nie, mamy Messiego na trzecim miejscu. Tyle samo co Modric. A lepszy od niego jest Salah i Wijnaldum. Dokładnie tak. A ligę, co ciekawe, wygrywa Barcelona. A czemu Barcelona wygrała? A, bo chyba w lidze... Nie. A, już wiem, bo w lidze hiszpańskiej chyba się liczą bezpośrednie pojedynki, więc tutaj Barcelona musiała wygrywać z Realem i to oni wygrywają ligę. Odejście Messiego wcale tak źle nie wpłynęło na Barcelonę, ale zobaczmy sobie jeszcze puchary. Super puchar Hiszpanii wygrywa Real, a Barcelona odpadła w półfinale i puchar Hiszpanii też wygrywa Real. To póki co nie udało im się wygrać tylko ligi. O dziwo, ale to naprawdę dla mnie jest wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że akurat Barcelona wygra bez Messiego. Zobaczmy tak z ciekawości, gdzie Barcelona odpadła w ćwierćfinale z Real Madryt. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to w grupie E był właśnie Real Madryt, Manchester United, Bayer Leverkusen, no i Porto. Real na pierwszym wychodzi, no i przegrali chyba tylko właśnie z United. W 1/8 Real grał z Lazio. Tutaj bez problemu, chociaż z problemami, 2-1. Okej. W ćwierćfinale znowu włoska ekipa, tym razem Inter, tutaj już pewniej 3-1. A w półfinale nie poradzili sobie z Borussią. No i tutaj Borussia, dzięki temu, że strzeliła w Madrycie 2 bramki, no to przechodzą do wielkiego finału. Tam zagrają z Liverpoolem. No i znowu Liverpool wygrywa. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mi osobiście dzisiejszy odcinek się podobał, chociaż myślałem, że Messi będzie miał większy wpływ na te zespoły. Wcale tak nie było. W prawdziwym życiu może miałby większy, a może właśnie miałby mniejszy. O tym się może dowiemy już niedługo, czy Messi przejdzie, może zostanie, może... No nie wiem, innej opcji nie ma w sumie. Mam też nadzieję, że jak wrzucę ten odcinek, to Messi nie zmieni klubu. To by było najgorsze i każdy by pisał: ale Messi już przeszedł. Ale co, wy zostawcie lajka, subskrypcję, proponujcie pomysły na kolejne odcinki i niedługo już FIFA 21, w końcu, nie mogę się doczekać. Ale co, dobra, nie będę przedłużał, mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem. Po! Jeśli kliknąłeś ten numer i ci się spodobał, to pięknie dziękuję. O czym to ja? A, dalej jestem, przechujem i nie muszę udowadniać tego nikomu z...